Mianem Big Data określamy tendencję do szukania, pobierania, gromadzenia i przetwarzania dostępnych danych. Choć to informatyczne określenie, intuicyjnie może kojarzyć się nam z biznesem, nowymi technologiami i rozwojem nauk ścisłych. W rzeczywistości Big Data znajduje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie i jest z sukcesami wykorzystywana w zdecydowanej większości dyscyplin naukowych. W tym nieco bardziej skomplikowanym materiale postaramy się nie tylko przybliżyć znaczenie tego pojęcia, ale również nakreślimy jego istotę z punktu widzenia świata nauki. Big Data, czyli po prostu zbiory danych. Jest to proces gromadzenia informacji z przeróżnych źródeł, a następnie ich analizowania i wykorzystywania do własnych celów. Definicję tę warto uzupełnić o fakt, że gromadzenie danych odbywa się zawsze w sposób legalny. Za pomocą Big Data tworzy się profil konsumenta, model analizujący badane przez naukowców zdarzenia oraz oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnych zachowań. Wyniki analizy można później wykorzystać do zwiększenia sprzedaży, określenia prawidłowości przyjętych założeń czy wyliczenia ryzyka wiążącego się z konkretnymi decyzjami. W Big Data najważniejsze jest więc przetwarzanie informacji i wykorzystywanie w praktyce wniosków z nich płynących, a nie samo gromadzenie danych. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na ogrom danych, kontakt z danymi ma jedynie wykwalifikowany personel, a ciężar pracy analitycznej spoczywa w głównej mierze na specjalnie tworzonych do tego celu algorytmach. Jeśli ktoś Wam kiedyś powiedział, że analityk danych to zawód przyszłości, to już wiecie dlaczego. Gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie dużych ilości informacji nie jest jednak pomysłem zupełnie nowym. Tego typu działania w mniejszym lub większym stopniu prowadzone są od dawna. Koncept zbierania danych na masową skalę wyklarował się na początku lat 2000, razem z rozwojem komputerów. Wtedy też po raz pierwszy naukowcy zaczęli stosować sformułowanie Big Data, porządkując wielkie pokłady informacji za pomocą trzech V: Volume, czyli ilość, Velocity, czyli szybkość, oraz Variety, czyli różnorodność. Pierwsze V, Volume, czyli ilość, oznacza gromadzenie danych pozyskiwanych z różnych źródeł, jak na przykład media społecznościowe, transakcje, dane przekazywane pomiędzy urządzeniami i tym podobne. Nowe technologie znacznie ułatwiają nam magazynowanie tego typu danych. Drugie V, velocity, czyli szybkość, odnosi się do prędkości, z jaką dane te powstają, ale także muszą być przetwarzane. Działania te mają ściśle określone ramy czasowe, gdyż operacje na danych muszą odbywać się ekspresowo. Trzecie V, variety, czyli różnorodność, dotyczy formatów, w jakich dane te są dostarczane. Mogą one być w pełni ustrukturyzowane, jak na przykład dane numeryczne składowane w tradycyjnych bazach, lub mogą nie posiadać konkretnej struktury. Przykładem tych drugich mogą być dokumenty tekowe, załączniki, wiadomości e-mail, pliki audio albo wideo. Big Data jest dziś wszechobecnie wykorzystywane. Korzystają z nich m.in. naukowcy, tworząc na ich podstawie ogromne bazy danych, z których korzystają podczas prowadzonych badań. Skomplikowane modele i symulatory sprawdzają się znakomicie przy testowaniu hipotez w wielu obszarach. Banki czy inne wielkie przedsiębiorstwa gromadzą dane, które wynikają z ruchów na kontach użytkowników, np. dokonanych płatności, ich wielkości i rodzaju zakupionych przedmiotów. Firmy wypuszczają nawet własne aplikacje, które są pobierane przez nas, użytkowników, na smartfony lub tablety. Instalując produkt na urządzeniu, najczęściej automatycznie wyrażamy zgodę na dostęp aplikacji do naszych danych. Natomiast właściciele portali społecznościowych mogą gromadzić takie dane poprzez świadczone usługi. Zgodę na tego typu czynności znajdziemy najczęściej w regulaminie. Big Data jest również cennym źródłem oraz narzędziem w rozwoju tzw. koncepcji IoT, czyli z angielskiego Internet of Things, Internet rzeczy. Polega ona na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz wymianie danych przez jednoznacznie identyfikowane przedmioty. Dane te wykorzystywać będą już powstające inteligentne domy i budynki, inteligentne miasta, sieci zdrowia, przedsiębiorstwa i przemysł, systemy energetyczne, systemy pomiarowe, monitorowanie środowiska i zagrożeń oraz wiele innych. Bardzo dobrym przykładem świadczącym o ważności Big Data w świecie nauki jest chociażby medycyna. W ostatniej dekadzie odnotowano ogromny postęp w ilości danych i zdolności do wykorzystywania technologii, aby te dane analizować.
Prace na olbrzymich zbiorach danych znajdziemy na przykład w badaniach klinicznych, gdzie naukowcy zdobywają coraz więcej informacji na temat chorób czy powikłań. Zaczynając od badania DNA i komórek, a kończąc na tkankach i organach. Określenie cech wspólnych dla milionów badanych próbek dostarcza odpowiedzi na pytania, które dotychczas zdawały się przerastać wiedzę zespołów badawczych. Jeżeli lekarz oferuje lekarstwo i zapewnia jego skuteczność na dane dolegliwości, to prawdopodobnie lek ten został stworzony z wykorzystaniem big data. Możemy więc śmiało stwierdzić, że praca na wielkich zbiorach danych jest przyszłością dla świata nauki. Sprzyjające warunki kreuje postęp technologiczny, dzięki któremu tworzone są coraz to nowe narzędzia do przetwarzania oraz magazynowania informacji. To nie ilość danych, ale metody przetwarzania, analizy oraz wykorzystywania informacji stanowią o ich wartości. Sposób wykorzystania gromadzonych zdarzeń decyduje o efektach. Wykorzystanie big data w świecie nauki ma więc wpływ na jego nieustanny rozwój. Skutecznie redukuje czas i koszty badań, na czym w dłuższej perspektywie wszyscy skorzystamy.